Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z pokazów sieczkarni serii 8000. Znajdujemy się w stadninie koni Nowe Jankowice na gospodarstwie Lisnowo. Jest z nami kierownik gospodarstwa, pan Jacek Rafalski. Witam, panie Jacku. Panie Jacku, jakie są Państwa oczekiwania odnośnie nowej maszyny, jeśli chodzi o sieczkarnię samojezdną? Przede wszystkim odnośnie maszyny tej klasy wymagałbym wydajności, niezawodności przede wszystkim. To wolałbym odwrócić, niezawodność w naszym przypadku jest ważniejsza. Po prostu przy tej technologii, którą mamy, sporządzania sionki z lucerny, przy koszeniu, przy trząsaniu, zgrabianiu i zbiorze, najważniejsza jest niezawodność. A jeśli chodzi o areał, który zbierają Państwo sieczkarnią, to ile on tutaj wynosi w Państwa gospodarstwie? W tym gospodarstwie w tym roku 130 hektarów lucerny. Tak, razy 4 pokosy. 4 pokosy, no czyli mamy sporo, tak? Około 600 hektarów i wiele maszyn jest w to zaangażowane. Jeśli chodzi o wydajność, jesteśmy tutaj po kilku pierwszych godzinach, jeśli chodzi o pokaz, tak? Mamy prędkości robocze nawet 15 km na godzinę, więc myślę, że wydajności mamy spore. A jakie jeszcze informacje oprócz wydajności, zużycia paliwa pewnie, czy innych parametrów tonu by pan od maszyny oczekiwał? Generalnie bardzo jestem zadowolony z tego, że w tej chwili wiem, jaki jest procent suchej masy. Jaki jest plon na mokro? Na mokro, tak. Sprawdziliśmy na naszym czujniku Harvest Lab. Tak. Pokazywał on zawartość suchej masy w przedziale od 38 do 40%, czyli dla lucerny to jest chyba dobre. Oczywiście bardzo, bardzo dobre, od 35 do 40 to jest idealnie. Ja jeszcze siłą rzeczy sam sprawdziłem sobie w mikrofalówce i wynik się zgadza. Tak. I dodatkowo też maszyna tej klasy już oczywiście wyposażona jest w czujnik plonu, tak więc wiemy, jaka jest masa zbieranego materiału. Aktualnie wynosi ona 10 ton mokrego plonu na hektar. No i oczywiście maszyna tej klasy też stworzy nam mapę plonu, którą ewentualnie w przyszłości będzie można wykorzystać do precyzyjnego dozowania materiałów do nawożenia. A czy byłyby dla pana ważne w tej maszynie takie narzędzia, żeby dokonać zdalne monitorowanie jej stanu pracy? Tak. Tak? Fajnie, też maszyna tej klasy serii 8000 posiada system JD-Link, gdzie możemy bezprzewodowo z biura monitorować parametry jej pracy, ile godzin przepracowała, jaka była długość cięcia, czyli mamy narzędzie, które pozwoli nam na zdalne jej monitorowanie. Więc co, wracamy do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.